to siemanko wszystkim. Witam Was. Dzisiaj sobota 25 lipca 2020. Czemu sobota? No bo tak jakoś wyszło. Jadymy na rajza do Skoczowa i Simoradza. Jest to wszystko związane z rokiem świętego Jana Sarkandra. Także ta dzisiejsza rajza będzie w większości jemu poświęcona. Żeby było śmieszniej, to sytuacja jest taka, że zdarza się mi po raz pierwszy jechać na rajza praktycznie bezpośrednio po robocie. Ktoś powie, no ale jak to mi bezpośrednio po robocie? Ano jest taka sytuacja, że ją przyszedł z nocki. Mając już doświadczenie w skirajzach po nocce, myślę, że rajza się też uda. Myślę też, że będzie fajna grupa. Bo nie wydaje jak stóp. No nie wiem, kto to organizuje. Czy proboszcz? Czy pan Jurek? Tego to nie wiem. Swoją drogą to nasze ostatnie dwie rajzy wspólne dookoła Zapory i nad Jezioro Patrocańskie są opisane w Gazecie Czechowickiej, także bardzo serdecznie całej redakcji Gazety Czechowickiej dziękuję. Ja to piszę co prawda, ale oni o tym nie powiem. Synowi swojej, nas powraca, swojemu synowi nas powraca.
prawo na Wisłę. Wszystko w remoncie. Wiślana trasa rowerowa nad Wisłą w okolicach Skoczowa. Ty zawsze tak samo się poczuł? Stała temperatura, nie? Może coś takie było, zaraz mam to zapić, więc proszę bardzo. Tak jest, proszę bardzo. Zawał serca, jadryca to. Czy chcą Państwo jeszcze za zestaw? To my się zastanawiamy. Dobre. No. Beskid mały, Beskid Śląski z grupą Klimczoka, Skrzyczne, Równica, Kościół Ewangelicki i Czantoria. Tam jest Wisła, tam jest Brenno. On ma zwłokę, to musi zacisnąć. Bo my tak potem pójdziemy. Pojedziemy i taki tymi łączkami tam i do tak, do, tak. Jechałeś tymi łączkami tu? Tam jest wyciąg na czas. Wyciąg, dębowiec, no. Czy jak pod dębem. Pod dębem. No bo to tu było. No, siadamy, witamy, jak to woli, właśnie mówię, jak to było.
A te dwie normalnie na herbie papieski. No tak, tak. Normalnie. Nie można te nas spadać tu, tylko tu, nie? Nie, już dobra, chodźcie, chodźcie. Ja mam tylko żółte kartki przy sobie. A nie wie pan, to my gdzie mamy porę. To my se naklejmy czerwone. Ślub samemu przemkowi. Ślub samemu przemkowi. Marek Kulik. Pomogłeś jeszcze, nie? Wiesz, jakiś baston? Masz tu? To poprzedni, poprzedni.
zaklakson na ostatki, uwaga, bo ostatki zachodzą. Pani, jedź pani do przodu, bo ostatni zachodzą. Fajna sprawa. Bagażniki. Tak, ochaby wielkie. A jestem. A pióra dla ciebie. Tak samo jak ten Mikołaj, jakby wiedział, jak powie ta babka, że zginęłem ja, to będzie mu kupiła, a on jest nad morzem. A tu jest mój rodak, dziewca z proboszczem. Tak? No. Od 4 lat. Bo do katedry stąd poszedł proboszcz, nie? A on szedł za nim. Dalej, bo facet ma słucha w solicie. Czyli na przykład dwa radio, grają na gitarze, to bierze gitarę i gra to. Uwaga, no. Niesamowicie dobrze. Lewa wolna, prawą się wyklepie. Co się, wyłączył akumulator? Aha! A bez akumulatora to ciężko, nie? Bez akumulatorem jest dobrze, ale bez akumulatora jest ciężko. Właśnie ten Wojtek, nie? Znalazł tę górę, nie? Wziął, nie? A potem mówi tak, a nie, bo jak się zepsuje akumulator, to jest cięższe. No ja też miałem go do pracy na górę, ale teraz nie wiem, powróciłam. Ten gość, co mi robił za piano, to on zawsze pokazał mi, nie? A ja mówię tak, ja jeszcze nie jestem na takim etapie. Ja bym jest pomaganie. Nie potrzebuję jeszcze A, stawy na gołysz. Tu jest jeden gołysz, a w jeziorze Goczałkowickim był drugi. I stamtąd pochodzi obraz Matki Bożej Gołyskiej. On jest w tej chwili w kościele w Chybie. Dość znany taki lokalny kult. A tak faktycznie to ten obraz pochodzi z Jasnej Góry. Niby jest taka przepowiednia, bo ta Matka Boska Gołyska, ona była właśnie w takiej kaplicy tam, jak jest ta zatoka prawie w tym jeziorze Goczałkowickim, czy się tak wrzyna. To tam była właśnie ta kaplica. No i 9 maja, zdaje się, 1955 roku było ostatnie nabożeństwo tam, jak oddali tą zaporę do użytku. To mówili ludzie, że była piękna pogoda, a jak się nabożeństwo skończyło, to śniegu nasypało.
fabryka, w górze, ale nie tam jest. Lecie, a śnieg taki, że spadł i te obce tak pięknie obroniły i tak oni wrocznie, a obce tak jak obłatły, dzięki tym osób przeżyli. Na tą część potem była zbudowana taka pusta świętego Jerzego. A tu jest taka, nie wiem, czy to legenda. W każdym razie ta Matka Boska powiedziała, że ona tam wróci. Że to jezioro się zamuli i wyschnie i ona tam wróci na swoje miejsce. Tak? Tak. Najpierw miały się pokazać szczątki tej kaplicy i faktycznie pokazały się 18 lat temu. Jak był remont tamy, wypuścili połowę wody z jeziora. I byłem tam w tym miejscu, gdzie ta kaplica stała. Ale tak niby jest powiedziane, że jezioro się zamuli i wyschnie. O kurczę. Nie rozumiem. No pana jest w rowerze, tata! Marek! 07 w goście. Jaka? A jaka jest ta? 28. To ja mam tutaj. No to już wymieniamy. Idziemy tak sobie dalej do Cina. Nie ma sensu, nie? Jest moment. Już wymienimy. Kolega Bartusz pojechał do przodu i powiedział panu Jurkowi, żebym poczekał przy ostatnim szlabanie. Żeby się wózeczkę wymienić, żebyśmy całą grupą przyjechali. Niech się dychnie najwyżej, dobra? Jest to za kurzu po papierosie, czy po papierosie. I odpoczną. Dobra. Wy się tu poczekajcie. My poczekamy się do kilogramów. No. Robimy przejazd. Uwaga! Lewa wolna! Lewa wolna i nie wiem. Thank you.
Robert, ile masz? Jeszcze zapomniałem założyć. 50? Będzie? 51. No, już. Wy bezpiecznie jeździli po tych naszych drogach. Żeby się rowery nie pchły, opony nie przebijały, ani ten... No właśnie! Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na was i na waszych przyrządach do jeżdżenia. Teraz w wieki wiek. Amen. O, ale fajnie. Wojtek, ty to masz plecy. Ale tam diabeł jak szaleje na mnie, który mi jak diabeł szaleje. Jak diabeł szaleje na familii. Rowery! Poczekaj, na rowerach gdzieś jeździć, bo to my będzie trafiają. Ja uciekam. Ja uciekam, żeby mnie nie oplapaj. Ale rower muszę poświęcić, chodź. Rower muszę poświęcić. Rower, o. Dobra, tam są obrazki jeszcze. Dobra. I słodycze. Dobra. Ale to raz. Rowerzysta musi z rowerem być poświęcony, bo to jest rower. Dostałem. Brawo dla najmłodszego uczestnika Dominika. Brawo. Przejechał po razie. I Panie Boże, nie dałeś nam skrzydeł. Powiem tak, Panie Boże, nie dałeś nam skrzydeł, ale dałeś nam rower i księdza, który lubi rower. I serce, oh, właśnie. No. Dziękuję. Za co? Cukierek. To gdzie teraz jedziemy na to, żeby radę? Na Jasną Górę. Piątek. Tak. Ale tam zgarą będzie. 130. Jak nie jedzie? Miny zrzekły. To zobaczymy, może 7, 8, w sobotę ja mam wtedy ślub też. Więc muszę to poukładać, nie? 7. To smak. To mu rosnę. Jak ksiądz ma ślub, to znaczy nie ksiądz, ale. To wcześniej. Taka trzeba by zrobić jakąś taką tuszkę. No. Tak. Maria wybrała najlepszą cząstkę. Na lody pojedziemy. Do Gorzałkowic na lody. Do Gorzałkowic albo do Pszczyny. No, tak. No. Albo do Starej Wsi, bo tam są górki takie fajne. No, to by tam zajmę. Byliśmy tam, wiesz. Ale dostałem się tam kogoś. Aha, bo no, część była, tak. A proszę się, a do końca z wielkim możemy pojechać. Tam jest taki na duży kościół, największy drewniany kościół na Śląsku Cieszyńskim. Fajna traska taka i tam są jeszcze trzy takie fajne atrakcje. I najstarszy dom. I najstarszy dom na Śląsku Cieszyńskim. 750 lat. Fajne takie miejsce. Gdzie? W Kończycach Wielkich. Fajne miejsce. Dobrze, daję. Dobrze, ja powiem, że kolejną godzinę. Wyjedziemy. Dobra, dobrze. Dziękuję. O, dwa wzorze. Nawet znowu tata prostą. Dziękujemy. Można wziąć tam się okąpać, jak jest pogoda, tam jest super górka. Fajnie. Też właśnie jak się jechało tam z Iłowni, tam cały czas tą trasą o Śląską przejeżdżać. Też jest taką kochanie, się przyjdzie. Fajnie. No to bardzo dziękuję za dzisiaj, zapraszam Zasię. No naprawdę to wiem, no, ale 25 jedziemy, a nie w sobotę, bo ludzi, chodzi o ilość ludzi, nie? Niezależnie, żeby się rozwijało też, ale że w sobotę jest dużo ludzi na Jasnej Górze, a tak to widzimy, które jest dużo mniej. Jedziesz, Robert, na Jasną Górę? Do pracy trzeba iść. No zobaczę, to piątek akurat nie ma pracy. Co? Co? O 8 może 50.
15 tam jest zapisane. No, dzięki. Cześć, chłopak. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. No to potem jakoś tam będziemy wracać.